Balonikowanie zatok polega na poszerzaniu naturalnych ujść zatok szczękowych, czołowych i klinowych przy użyciu balonika. O zagrożeniach związanych z tym zabiegiem opowiada dr Michał Michalik. Technika balonikowania nie ma generalnie minusów. To nie jest technika, która wiąże się z jakimś dodatkowym ryzykiem dla pacjenta. Absolutnie, to jest technika wręcz inaczej, można powiedzieć. O wiele mniej inwazyjna niż szereg innych stosowanych. Natomiast no, to nie jest też technika, która u 100% naszych pacjentów jest w stanie zagwarantować oczekiwany sukces. Stąd bardzo ważna jest doświadczenie, wiedza, dobranie odpowiednich wskazań do wykonania zabiegu, czyli to, co tak naprawdę później weryfikują nasi pacjenci. Sama technika również, którą nazywamy techniką hydrodebrider, czyli techniką płukania zatok, również jest techniką, którą oczywiście wykonujemy na razie jako jedyni, ale czy to znaczy, że to jest technika, która zastępuje wszystkie inne i wszystkie inne muszą odejść do lamusa? Absolutnie nie. To jest technika, która też wspomagając inne techniki zabiegowe pozwala uzyskać jeszcze lepszy efekt, albo inaczej pozwala zastąpić te techniki, które były bardziej traumatyczne, bardziej obciążające dla naszych pacjentów. Natomiast ogromną rzeczą jest to, że takie techniki się pojawiają, że pracujemy nad nimi, że je udoskonalamy, że je wprowadzamy w różnych wskazaniach, których do tej pory na przykład nie można było ich stosować. Tak? Ale to wszystko też jest dzięki naszemu doskonaleniu, dzięki pewnemu, nie wiem, otwartości granic, temu, że mamy możliwość wymiany doświadczeń z różnymi ośrodkami, na przykład w Europie, gdzie możemy się edukować, gdzie możemy zapraszać naszych kolegów, możemy tam jeździć. To ma tak naprawdę sens, ponieważ trzeba o tym pamiętać, że no, na razie jeszcze ta medycyna zabiegowa no, cały czas jest troszeczkę u nas z tyłu, jeśli chodzi o nasz kraj. Musimy, chcąc posiąść te najnowsze umiejętności, bazować na najnowszych technikach, trzeba niestety wyjeżdżać. Ale co jest też przy okazji przyjemne.